piątek śniegu kołysze się na wietrze. Ja jestem tym płatkiem. Płynę, płynę, tra-la-la. Jestem najwspanialszym. Obrażanie płatkiem, nie jest prawda? Fajne. Nadchodzi Eddie Ozał! Uciekajcie! Kum-kum. Kręcimy tu film. Jestem żabą. Kum-kum. Film? Może z dinozaurami? Nie, ma tytuł Śnieżynka i Mroźna Żaba. Wybacz, Eddie, ale wiadomo, że dinozaury nie lubią, gdy jest zimno. Kum-kum. Tu wcale nie jest zimno. Masz rację, musimy się przenieść w chłodniejsze miejsce. Tam, gdzie pada śnieg. Chodźmy do Śnieglandii. Tam nakręcimy wspaniały film. Szybko, Sophie. Idziemy! Ja też! Pa, pa! Powodzenia! 2, 3, 4! Hej, hej, już zaczynamy. Przygody cieka smak. I wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy tak, razem tak. Śpiewajmy tak, razem tak. Śpiewajmy tak. Hej, hej, już zaczynamy. Wszyscy razem wyruszamy. Przygody czas zaprasza was, więc chodźcie razem z nami. Dopiero jest zima. Ten śnieg jest taki ładny i błyszczący. Tak, dobrze. To co nakręcimy? A co tu się na kichające bałwany dzieje? Spójrz! Myślę, że ona chyba utknęła. O nie! I co teraz zrobimy? Spokojnie! Eddie jest zawsze gotów do pomocy! To dopiero jest film. Myślę, że możemy. Co was tak bawi? O, nic. Wiemy już, co chcemy robić. I tyle. Hej, dokąd idziecie? O, my idziemy zrobić coś. Co dokładnie? To sekret. Ale co to za sekret? Przekonasz się później. Chodź, Sophie. Cóż? Ja też mam coś ważnego! Zabawę z nową przyjaciółką! Z tą małą małpką! Ich sekret polega na tym, że chcą się bawić beze mnie! Cóż, bez nich będzie nam dużo lepiej! Tylko ty i ja, małpko! Chodźmy! A zatem, moja droga, w co się pobawimy? Nasza zabawa musi przede wszystkim odgrodzić nas jakoś od tych chichotów. Już wiem! Zrobimy fort ze śniegu! I pobawimy się w nim razem! Ty i ja! Hej, wszystko dobrze? Są jakieś dziwne.
Chodź, małpko, musimy zbudować ten fort. Dobra robota, to będzie nasza forteca. Już biegnę! Czy to aż tak bardzo śmieszne? Uwielbiam ten taniec śnieżnej małpki! Już wystarczy! Już kończymy, małpko! Teraz musimy jeszcze zrobić bałwana! Będzie pilnował fortu i nie pozwoli nikomu tutaj wejść! Ja zrobię brzuch, a ty zrób głowę! Udało się! Nasz śnieżny fort skończony! Sophie i Emma na pewno będą chciały tu wejść, ale nie są zaproszone! Eddie! To nie trwało długo. Wybaczcie, ale nie wejdziecie bez zaproszeń! To miejsce jest moje i moich przyjaciół! Jesteśmy przyjaciółmi! I nie chcemy wcale wchodzić. Chcemy, żebyś wyszedł. Gdybyście były przyjaciółkami, to nie poszłybyście się bawić same, nie miały żadnych sekretów i nie śmiały się... co się dzieje? To wszystko dla ciebie. Dla mnie? Co? Jak? Emma i ja pracowałyśmy nad tajnym projektem dla ciebie. Byłeś taki dzielny i taki miły, gdy uwolniłeś małpkę z drzewa, że chciałyśmy coś dla ciebie zrobić. No chodź! Więc nakręciłyśmy film, żeby pokazać wszystkim, że jesteś dobry dla innych. Naprawdę? Czuję się okropnie. Okropnie? Robiłyście dla mnie niespodziankę, a ja byłem na was zły. Pomyślałem, że nie chcecie się ze mną bawić. O, Eddie, nie wiedziałyśmy. To raczej ja nie wiedziałem. Nie powinienem sobie niczego wypraszać. Chcesz powiedzieć wyobrażać? Tak właśnie. Przepraszam. Wybaczycie? No pewnie. Spójrz, druga głowo, co to może być takiego? Jest mięciutkie, może to futrzana skała? Skała nie ziewa, to pewnie jakiś śpiący ziemski potwór. Dwugłowy robocie kosmito z innej planety. To na pewno nie jest śpiący potwór. To szczęściarz, nasz pies. O, druga głowo, co za pomyłka, błąd. Bo my nigdy o czymś takim nie słyszałyśmy. Nie słyszałyście o zwierzętach? Oczywiście, że tak, ale wiadomo, że na naszej planecie najlepsze zwierzęta to... ananasy. Oto nasz kochany zwierzak, Spike. Siad, Spike. Stój. Dobry ananasek. Łap, Spike! No leć! Łap! Dasz radę!
On także jest senny. Współpraca się opłaca. Juhu! Mój sekret na piękny projekt to robić wszystko uważnie i wolno. Ta-da! Emma, stycznie! Jej, nieźle, Emmo! Ale ładne! Cóż, myślę, że brakuje tu takiego... Już, spójrz, jakie No teraz olśniewa. O nie, Mija. To jakieś paćkanie. A chodzi o poświęcenie czasu i zrobienie wszystkiego tak, jak trzeba. Ale ja lubię je przyciskać, a potem rozrzucać. O tak! Swojemu, Mija, a ja zrobię jak trzeba. Zobaczysz, moja strona będzie przepiękna. Ja wezmę klejnoty. A ja błyszczyk. To ja klej. Nasza kolej chyba nigdy nie nadejdzie. Ale ja chcę zrobić coś błyszczącego. Hej, wpadłam na pomysł. Wybierzmy się do Śnieglandii. Tak. Tam na pewno zrobimy coś z tego błyszczącego śniegu. Ruszamy na przygodę do Śnieglandii? Ja zostaję tu, żeby skończyć mój projekt. Jeśli Emma zostaje, to ja razem z nią. Dobrze, do zobaczenia. Śnieglandia? Ruszajmy! Tak, gdy tylko ogród przestanie tak wirować. Zaczynamy, przygody czeka smak i wszystkich was zapraszamy, śpiewajmy razem tak, śpiewajmy tak, razem tak, śpiewajmy tak, razem tak, śpiewajmy tak, hej, hej, już zaczynamy. Motorówkę! Nie, chwila! Lamę! Nie! Maszynę czasu! Nie, myślałam bardziej o... takim błyszczącym pałacu z lodu. Loretta! Loretta, wracaj tu do mnie! Nie będę tego powtarzać! I ty też, Bernardzie! I Junis! Słuchajcie się mamy! Zaczekam. Ojej, w tym tempie nigdy nie skończę tego iglo. Iglo? Chciałam w nim przenocować. Robi się zimno, gdy zajdzie słońce. Możemy ci pomóc. I tak mieliśmy tutaj zbudować coś ze śniegu. Hej! Loretta, ostrzegam cię! Eddie i ja zajmiemy się dziećmi. Naprawdę? No tak. A my pomożemy zbudować iglo. Och, dziękuję. Praca mamy nigdy się nie kończy. A więc pokażę wam plany. Zaczęłam już budować o tam. Wygląda na to, że czeka nas zabawa z króliczkami. Gdzie one są?
zobaczmy. Jej, masz wielkie plany jak na małe iglo. Oczywiście, pokój dla każdego dziecka i jeden duży dla mnie. Jasne, Kobi i ja zbudujemy te dwa, a ty i Jack zbudujecie pozostałe. Tylko budujmy według planów, czyli porządnie, dobrze? Inaczej nic z tego nie wyjdzie. Eddie i ja mamy dla was niespodziankę. Spójrzcie, zrobiliśmy bałwana. Możecie zrobić swojego, ale musicie... uważać. Hej, wracajcie! I jak? Przesuń odrobinkę w moją stronę. I jak? Teraz troszeczkę w drugą stronę. Kobi, zdecyduj się! O nie! Ojdź. Hej, króliczki, zaczekajcie chwilę. Spójrz, tam biegną. Szybko, Ruti, szybko. Ostrożnie, Tesso, uważnie i wolno. No i jak? Sam nie wiem. Chyba nie jest zgodnie z planem. Skończone! Wow! Wy już skończyliście? Tak, skończone. Ojej, w moich planach tego nie było. Przecież na planie było inaczej. No i co z tego? I tak niczego nie zbudowaliście. Ależ tak. Ależ nie. Ależ tak, Jack. Wystarczy, zachowujecie się gorzej niż moje maleństwa. No to co my teraz zrobimy? Za szybko to niedobrze. A za wolno też się nie udaje. Więc musimy pracować jakoś tak pomiędzy. Szybko i uważnie. A więc spróbujmy. Robi się ciemno. Jeśli nie możesz ich pokonać, to się dołącz. Już! Może zabierzemy już te króliczki z powrotem? Wyjęłaś mi to prosto z... Wow! Juhu! Gotowe! Tak! I w samą porę! Spójrzcie na nie, moje małe aniołki, ale zmęczone. I nie tylko one. Chyba nie narobiły wam kłopotu? No... Nie, nie, były grzeczne. Hej! Loretta! Co ja mówiłam o rzucaniu? Wróciliście! Popatrzcie! Dziewczęta, chłopcy i śpiący psie. Przedstawiamy wam nasz emmastyczny i mija magiczny wspólny obraz. Błyszcząco wspaniałe olśnienie! Przepiękne! Ej, to bardzo... to w waszym stylu. Te twoje błyskotki są wspaniałe, Mia. A te kolorowe klejnoty są idealne, Emmo. Dobrze do siebie pasują.
Jesteś brudna. A teraz ty także.